Jesteśmy w Bystrzycy Kłodzkiej, przed wejściem do budynku, w którym znajduje się jedyna w Kotlinie Kłodzkiej szkoła muzyczna drugiego stopnia. Zaraz wejdziemy do środka, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Zapraszamy. Szkoła muzyczna drugiego stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej powstała w 2015 roku. W wyniku zapotrzebowania na dalszy rozwój artystyczny młodych muzyków, którzy ukończyli szkołę muzyczną pierwszego stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej bądź w Kłodzku. Szkoła ma dwa wydziały, instrumentalny i wokalny, na których kształcą się instrumentaliści i śpiewacy. Na wydziale instrumentalnym są to klasy skrzypiec, gitary, organów, klasa akordeonu, trąbki, fletu, wiolonczeli i altówki i oczywiście fortepianu. Z mojego pomysłu, który powstał wiele lat temu, udało się zrealizować to, że mamy w tej chwili własną placówkę, własne skrzydło w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Sępołowskiej 13 w Bystrzycy Kłodzkiej. W ciągu 4 lat działalności nasi uczniowie wielokrotnie brali udział w konkursach muzycznych na skalę krajową, a także międzynarodową. Wymagania egzaminacyjne są dość wysokie. Stąd szanse na przyjęcie do szkoły na wydziale instrumentalnym mają przede wszystkim absolwenci szkół muzycznych pierwszego stopnia. W przypadku wydziału wokalnego głównym kryterium jest talent, uzdolnienia, predyspozycje głosowe. Jednakowoż także istnieje egzamin wstępny, w którym trzeba się wykazać wiedzą z zasad muzyki, z teorii muzyki i z wiedzy ogólnomuzycznej. Szkoła muzyczna drugiego stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej jest otwarta dla wszystkich utalentowanych młodych muzyków. Jeżeli ktoś chciałby swoje uzdolnienia rozwijać zarówno na wydziale instrumentalnym, jak i wokalnym, zapraszamy co roku w czerwcu. Mamy egzaminy wstępne, na których można się sprawdzić i ewentualnie podjąć naukę w tej szkole, co pozwoli na rozwijanie się uzdolnień. Ona do czegoś prowadzi. To nie jest nutka doczepiona do poprzedniej, tylko ona jest przed taktem do następnej. Nazywam się Hanna Kapuszyńska, mam 14 lat i chodzę do drugiej klasy szkoły drugiego stopnia. Szkoły muzycznej i gram na gitarze od 8 lat. Do gitary namówił mnie mój tato, który zawsze grał mi wieczorem przed snem, na przykład jak byłam mała. I tak mi się to spodobało, że stwierdziłam, że muszę iść do tej szkoły muzycznej na gitarę. Przez 8 lat tej nauki i występowania przed ludźmi zdobywa się takie doświadczenie. Łatwiej jest nam potem z ludźmi rozmawiać, do nich dotrzeć, jest mniejsza trema i ogólnie na końcu jest taka opcja, żeby zrobić sobie kurs pedagoga i potem można już nauczać w szkole muzycznej, być nauczycielem, nauczać innych. Nazywam się Marta Łysyganicz. W tutejszej szkole muzycznej drugiego stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej uczę gry na fortepianie, prowadzę też zajęcia z akompaniamentu.
Lekcje gry na fortepianie są bardzo indywidualne, dostosowane praktycznie do każdego ucznia, nie tylko do jego umiejętności, ale również do osobowości, do jego wrażliwości. Moja praca jest moją pasją, mam to szczęście, dlatego każde spotkanie z uczniem jest dla mnie radością, ale też wyzwaniem. I gdzieś lata już wcześniejszych doświadczeń staram się wykorzystać właśnie tutaj, w tej szkole, do której trafiłam. Zachęcam wszystkich uczniów, którzy ukończyli pierwszy stopień szkoły muzycznej, aby kontynuowali swoją naukę. Obowiązków w drugiej szkole jest zawsze dużo, ale z własnego doświadczenia wiem, że praca i wysiłek w późniejszych latach naprawdę przynoszą duże owoce i warto podążać za swoją pasją i za muzyką.